co nam grozi, jeśli przestaniemy dbać o praworządność, bo czas nam nastał straszny, straszny. To, co dzieje się u naszych sąsiadów, przekracza no, wszelkie wyobrażenia. Właściwie od II wojny światowej, od czasów hitlerowskich, nie działy się tak straszliwe rzeczy. I my jako Justitia, aha, bo ja zapomniałam się przedstawić, tak? Monika Ciemięga, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. I chcę zwrócić uwagę na to, że wiele osób, oczywiście nie wspomina tylko o politykach, o prawicowych mediach, zarzuca nam, że tutaj dzieją się tak straszne rzeczy, a my ciągle swoje. Ciągle nie odpuszczamy tej praworządności, ciągle donosimy do tej Europy i ciągle walczymy, a moglibyśmy sobie w tak trudnym czasie odpuścić i zjednoczyć się. A chcę powiedzieć, że tutaj podstawą jest właśnie ta praworządność. W 2017 roku odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej uznał, że przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stoją niżej niż przepisy Konstytucji tejże Federacji. I to nie był pierwszy raz, kiedy tak powiedział, bo takie rzeczy działy się już w 2008 roku, ale to było tak po troszkę. I Europejski Trybunał Praw Człowieka uznawał, że Rosja łamała te konwencje, zasądzała odszkodowania czy zadośćuczynienia, ale Rosja wywiązywała się częściowo z tych zobowiązań, wypłacając te odszkodowania. Jednakże nie wprowadzała zmian systemowych. Natomiast to było tak przedstawiane, że właściwie umykało uwadze Trybunału, że te zmiany systemowe, czyli te zmiany dotyczące przepisów, nie były wprowadzane. I co się wydarzyło dalej? W 2017 roku ten Trybunał Federacji Rosyjskiej, odpowiednik Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że przepisy właśnie Konstytucji Rosyjskiej mają moc nadrzędną nad Europejską Konwencją Praw Człowieka i właściwie to Rosja nie musi tejże konwencji stosować. Mamy rok 2022, 10 marca, o czym szaleje wojna w Ukrainie. Strona, która łamie praworządność, mówi: opanujcie się. Nie czas teraz na wasze roszczenia. I co się dzieje w międzyczasie? Jest powołany nowy prezes Izby Dyscyplinarnej, która miała być zlikwidowana. Prezydent powołuje neosędziów masowo, a Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzeka, to znaczy wydaje decyzję, bo przypomnijmy, że w składzie na szczęście był tak zwany dubler, czyli pan Muszyński, który został powołany na to miejsce, w miejsce już wcześniej wybranego sędziego, więc to całe szczęście, ale podejmuje decyzję, że właściwie to nie musimy stosować tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo konstytucja ma moc nadrzędną i przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są niezgodne z polską konstytucją. Była mowa właśnie o tym artykule 6, który powołałaś. Ten artykuł mówi o prawie do niezależnego, bezstronnego sądu powołanego przez ustawę. I oczywiście to jest, tutaj jest mowa o interpretacji, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może interpretować powołania sędziów niezgodnie z naszą konstytucją, ale spójrzmy na artykuł 45 ustęp 1 polskiej konstytucji. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Te przepisy są naprawdę bardzo się pokrywają ze sobą i no chyba tutaj nie muszę wyciągać jakichś wniosków, bo wszyscy jesteśmy w stanie je wyciągnąć, tak? O co tutaj chodzi? Dlatego chcę powiedzieć, bo to jeszcze nie koniec. W tym samym czasie Rosja zapowiedziała
wyjście z Rady Europy, czyli wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A zatem, co nam grozi? To nie jest tak, że my nie musimy walczyć o praworządność, czyli o rządy prawa, tylko wręcz przeciwnie. To jest podstawa tego, żeby utrzymać się i w Unii Europejskiej, i w Radzie Europy, to przestrzeganie przez nas międzynarodowych norm, no i oczywiście prawa wspólnotowego, który jest naszym wewnętrznym porządkiem prawnym, jest podstawą do tego, by nie znaleźć się w rękach tego wielkiego brata. Dlatego tutaj też jesteśmy dzisiaj, jak co miesiąc, i dlatego nie ustaniemy w naszych wysiłkach, aż praworządność nastanie.